Punkt piąty w artykule jest bardzo ciekawy. Backup i skrót Ctrl-S. Dwa elementy, o których powinien myśleć każdy architekt podczas wykonywania projektu na komputerze. Każdy, kto choć raz ujrzał na ekranie komunikat błąd krytyczny, nie zapomina o wykonywaniu kopii zapasowej pliku oraz o zapisywaniu postępu pracy tak często, jak to możliwe. I to jest punkt, z którym ja zgadzam się w 100%. Natomiast trzeba też uważać, bo nie jest ta sprawa wcale taka prosta i trzeba tutaj opracować własny system. Zacznijmy od backupu, czyli o gromadzeniu kopii zapasowej plików, na których się pracuje. Święta racja, ponieważ niestety, jeżeli chodzi o informatykę, to bardzo często elementem, który w komputerze ulega awarii, jest dysk twardy, a jeżeli tak się stanie, to oczywiście traci się wszystkie zapisane na nim dane. I mnie to spotkało już kilka razy i za każdym razem po prostu, kiedy coś takiego nastąpi, no to człowiek jest po prostu w plecy. Dlatego warto pamiętać o tym, żeby swoje dane trzymać na drugim nośniku, czyli na jakimś innym twardym dysku albo w chmurze, albo na przykład na jakimś pendrive'ie. Przy czym tutaj bardzo łatwo jest dojść do sytuacji, kiedy się powstaje gigantyczne archiwum, w którym pomieszane są, które ma po prostu gigantyczny rozmiar, liczony w gigabajtach, na którym jest wszystko, co tylko możliwe. Odnalezienie na nim czegokolwiek staje się z każdym miesiącem coraz trudniejsze, a nie rozwiązuje to problemu w 100%. Tak więc każdy musi opracować swój własny system gromadzenia tych danych. I ja powiem tak, dobrą praktyką jest na przykład tworzenie dziennych kopii pliku, nad którym się pracuje. Ponieważ bardzo często jest tak, że na skutek jakiejś wprowadzonej zmiany, nigdy nie wiadomo której i nie wiadomo kiedy to nastąpi, okazuje się, że następuje na przykład jakiś błąd w pliku i plik, czyli projekt, nad którym się pracuje, okazuje się, że nie można go otworzyć, albo nie można go dalej edytować, albo na przykład coś innego się stało i praca na tym pliku jest dalej niemożliwa. I warto jednak mieć wówczas wcześniejsze wersje. Czasami jest tak, że warto jest mieć wcześniejsze wersje projektu, nad którym się pracuje, ponieważ na przykład klient może zmienić zdanie, albo w wypadku projektu na uczelni może się okazać, że na przykład prowadzący stwierdzi, że nie, że projekt idzie w złym kierunku, proszę zrobić tak, jak to było w poprzedniej wersji. No i co? I wtedy trzeba umieć tą wersję odtworzyć, a wbrew pozorom nie wszystko da się cofnąć, to znaczy Ctrl-Z, czyli odczynienie ostatnio poczynionych zmian w projekcie jest możliwe tylko do momentu ostatniego otwarcia pliku. Tak więc trzeba opracować własny system tworzenia kopii zapasowych i tworzenia kopii wcześniejszych wersji projektów. Odrębnym tematem jest właśnie skrót Ctrl-S i tutaj też jest kwestia. Warto, chodzi o to, że pracując nad projektem, co jakiś czas trzeba zapisywać ten plik, ponieważ na dysku twardym zachowywana jest jego wersja właśnie z ostatniego zapisu. I jeżeli wykona się jakąś operację, to bardzo często jest ta, no często, zdarza się dosyć często, że na przykład komputer się zawiesi i koniec. I wtedy okazuje się, że dalsza praca na pliku jest niemożliwa i nie pozostaje nic innego jak wyłączenie komputera i włączenie i wówczas mamy do dyspozycji na przykład wersję pliku sprzed godziny i cała godzina pracy zostaje stracona. Tak więc trzeba pamiętać o tym, trzeba mieć taki odruch, żeby mniej więcej co 15 minut zapisywać, czyli ręka sama powinna udawać się w stronę klawiatury i kombinacje klawiszy Ctrl i S powinny te klawisze być w ten sposób wciskane. I warto też wykonać tą czynność przed jakimś krytycznym ruchem, na przykład przed drukowaniem
projektu, przed wykonaniem renderingu. To są sytuacje, w których może dojść do zawieszenia komputera i do utraty efektów pracy. Przy czym to brzmi bardzo oczywiste w momencie, w którym ja o tym mówię, a proszę mi uwierzyć, że w momencie, w którym działa się pod presją czasu, kiedy projekt jest do zrobienia na jutro, kiedy człowiek w całości skupia się nad wprowadzanymi danymi i próbuje ogarnąć według listy na przykład wprowadzane zmiany, to w którymś momencie po prostu się o tym zapomina i wówczas o nieszczęście nie trudno. Z punktem tym ja w pełni się zgadzam. Czyli rzeczywiście pracując w zawodzie na dowolnym stanowisku, w zawodzie architekta, należy opanować kwestie wykonywania kopii zapasowych oraz kwestie zapisywania efektów swojej pracy, czyli zmian w pliku.